Dzień dobry wszystkim, to jest podcast Ławki Rezerwowych, gdzie kochamy koszki. A zresztą, pieprzyć to, LeBron w Lakers. Woohoo! Przepraszam, to nie miał być pierwszy temat, ja jestem oszukany, ja tutaj jestem zaproszony na coś innego. Gdzie jest moja umowa? Przepraszam, ja wychodzę ze studia. Dobrze, czyli witam wszystkich ponownie po przerwie. Słyszeliście już do mnie. A, już nagrywamy, tak czy nie? Proszę, tak, już nagrywamy. No już. To nie jest czwarta próba, tylko od razu live, tak? Tak, to już od razu live. Czyli wracamy do pewnej profeski, jak zawsze. Za kulis zdradzę, że podchodziłem trzeci raz do wstępu i wyszedłem z prawy, więc doszedłem do wniosku, że zaczynajmy. Także Dominik, witam Ciebie ponownie, powrotnie w trzecim sezonie naszego podcastu. Dzień dobry, witam. Jest jak zwykle również z nami Paweł Mocek z... Aha, czekaj, Dominik, z której ty jesteś teraz strony? Bo ty to tak często zmieniasz, że nigdy tego nie jestem w stanie. Pelicans.pl, Science.pl, tak, to chyba tak, będzie najbardziej aktualne. Już tylko to, już przestałem się sprzedawać na jedną, drugą stronę, jestem freelancerem, tak żeby to brzmiało, wiesz, dumnie i profesjonalnie. Super. Jest również z nami jak zawsze Paweł Mocek, czyli redaktor naczelny nblabs.pl. Cześć, witam. Cześć, Pawle. Witam. Pawle, NBA Labs ma już rok. Owszem. Słówko komentarza? No, budujemy to dalej. Jesteśmy zadowoleni z tego roku. Myślę, że zbudowaliśmy coś fajnego przez ten rok, ale no, mamy dużo większe plany niż to, co było w ostatnim sezonie, więc zapraszam, będzie się dużo działo. Okay, dobrze. Ja o koszykówce pisać dawno nie pisałem. Ostatni raz można mnie było usłyszeć chyba rok temu, kiedy zapowiadaliśmy sezon każdej z drużyn w naszym kolejnym podcaście i zrobiłem sobie rok przerwy od pisania. Znaczy nie od pisania w ogóle, ale pisania o koszu, bo można by było przeczytać. Też zareklamuję tutaj swoją stronę. czystakultura.wordpress.com, gdzie udzielam się bardziej pisząc o popkulturze, więc ktokolwiek... To jest przepiękny eufemizm na hejtowanie George'a R.R. Martina, żeby wydał w końcu w ich rodziny. Piękny eufemizm. Tak. Mam nadzieję, że słuchałeś mojego podcastu o tym, jak czekamy, a w zasadzie już nie czekamy na Wichrezimy, ale nie będziemy tutaj już rozmawiać o Wichrezimy, przyszliśmy po tutaj, żeby porozmawiać o koszykówce. Także jak już zapewne zauważyliście, podcast tym razem jest na innym kanale, bo jest na kanale Magic Basketball, na który zaprosił nas Piotrek Zarychta, więc chcieliśmy mu za to podziękować. To kanał, który zbiera kilka podcastów, możecie między innymi usłyszeć zarówno autora tego kanału, czyli Piotra Zarychtę, jak i również innych blogerów, którzy udzielają się bardziej tematycznie, więc możecie posłuchać o kilku zespołach z naszej ulubionej ligi, m.in. Bulls, Timberwolves, Magic czy też Lakers. Nie było to Dominik jeszcze nic o Pelicans, więc chyba czekają na ciebie. To bardziej narachała na Pelicans, ja to proszę. Może. W każdym razie zachęcamy tutaj do subskrypcji, do lajkowania wideo, słuchania, ale oczywiście głównie nas, nie? Jak żeby inaczej. Okej. Okay. Dobrze, także po tym troszkę przy długim wstępie, ktokolwiek jeszcze został. Panowie, lato 2018. Nie będziemy oczywiście mówić o wszystkim, co się działo, gdyż spędzilibyśmy pewnie tutaj kolejnych dobrych kilka godzin, a i tak już rozmawiamy chyba od 40 minut o wszystkim i o niczym, ale to tak już poza anteną, zanim w ogóle zebraliśmy się do nagrania. Więc takie szybkie pytania. Może mam taką propozycję, może byśmy wybrali sobie po jakieś dwie historie, z czego akurat zapamiętamy to lato. Więc Dominik, może zacznij ty. Pelikan wzmacniający zdecydowanie swoje szeregi i cieszący szatnie z złych jabłek, to właśnie, żeby naprawić, no, znaczy nie naprawić, tylko żeby poprawić zgranie zespołu, wszystkie złe charaktery wyrzucić, osoby, które więcej robiły dramatów na Twitterze i prawie odsiać do Golden State, żeby ich w końcu zrzucić z tronu. Dominik, po prostu co czułeś tamtego dnia, powiedz mi. Tak jak pamiętasz, nie wiem, Czawit, czy w końcu się zobowiązałeś i obejrzałeś cały Black Mirror, ale jest tam odcinek, gdzie możesz
po prostu ze swojego świata zablokować daną osobę, także wszystkie o niej wzmianki są niewidoczne dla ciebie, że nic już nie widzisz, co ona mówi, co ona robi, nie wiesz, że ona istnieje w ogóle, jest tylko zamazaną postacią w twoim świecie i to jest właśnie dla nas wąż 2-0 w NBA. Czyli dla ciebie taką osobą byłby DeMarcus Cousins w tym momencie. No właśnie, Dominik jeszcze co? Nie wymienił w ogóle go z imienia i nazwiska. A, no to, tak, to jest znaczące. Więc w tym momencie, jeszcze powiedziałem... Nie należy do niego wychodzić. Więc w tym momencie, w którym powiedziałem DeMarcus Cousins, nie usłyszałeś imienia i nazwiska DeMarcus Cousins. Nie, słyszałem taki szum. To wiesz, jak jest w telewizji, kiedy jest please stand by, taki szum leci, tak. Taki pik. Okej. Okay. To właśnie było to. No dobrze. To ciekawe. No to ciekawy koncept, więc będę musiał nadrobić Black Mirror. Więc Dominik, jak słyszycie, nie jest zadowolony. Pawle, a ty? Znaczy, no, ja nie mam jakichś uczuć związanych z tym ruchem, natomiast, albo odczuć raczej, bo uczuć tym bardziej. Ale jest zadowolony, bo on zawsze mówił, że on odejdzie na łamach podcastu. Dlatego jest zadowolony. Tak, ale nie, muszę tutaj... mówiłem, że odejdzie, ale mówiłem to wtedy, kiedy przychodził do Nowego Orleanu i przed tym sezonem poprzednim. Ale w momencie, kiedy złapał kontuzję, to już mówiłem, że nie wyobrażam sobie wręcz tego, że on gdzieś odejdzie, bo wydawało mi się, że pójdzie, jeśli gdzieś pójdzie, to za większe pieniądze. No a tutaj zrobił taki numer, że jednak tych pieniędzy nie wziął, mimo że one w pewnym momencie były na stole od Pelicans i potem, nie pamiętam w którym momencie, już one zniknęły ze stołu, ta oferta bodajże 40 milionów za 2 lata, ale no... Byłem naprawdę zaskoczony, bo myślałem, że jednak taki kontrakt weźmie DeMarcus Cousins, a nie będzie szukał czegoś więcej. Być może liczył na to, że Lakers wykorzystają to drugie miejsce na maksymalnego wolnego agenta, ale oni też nie chcieli ryzykować, więc no zostało mu tak naprawdę niewiele opcji, bo potem już Pelicans nie wracali z taką ofertą już, z tego co pamiętam. Ale wiesz, też tego lata wcale nie było też tak dużo wolnych pieniędzy na rynku. Nie zapominajmy też o tym, bo z tych zespołów, które rzeczywiście miały miejsce na jakiś wysoki kontrakt, no to Lakers, Philadelphia, Atlanta, Chicago. No tak, no z tych liczących się drużyn to Lakers, Philadelphia i Indiana tak naprawdę. No, Indiana szybko wydała te pieniądze, tam Doug McDermott i tak dalej, Tarik Evans, więc tam też szybko się tego miejsca pozbyto, bo chcieli wzmacniać no, to, co już mieli, nie chcieli budować zespołu na kimś innym, tylko obudowali to, co mają. No więc Cousins miał tak naprawdę, on sam mówił coś takiego, że nikt mu nie dał oferty. No to jest na pewno kłamstwo, ale no, jeśli miał do wyboru roczny kontrakt z mistrzami NBA, powiedzmy, no nie mówię, że przyszłymi, ale no wszyscy tak oczekujemy pewnie. I pewnie też podobne kontrakty, no pewnie trochę wyższe, ale no jednak z drużynami niższego kalibru, no to już wtedy no pewnie się nie zastanawią. Tam mówiono jeszcze o Celtics, ale wiedział, że Warriors też będzie miał taki spokój w tym sensie, że nie musi się spieszyć z tą rehabilitacją i tam poczekają po prostu na niego tyle, ile będzie trzeba. No, ja powiem, dodam od siebie tylko to, co chciałbym nadmienić. Julius Randle miał taką samą linijkę w playoffach jak DeMarcus Cousins, więc ja tutaj nie widzę żadnego osłabienia tego Orlanu. Widzę to tylko zmianę pozytywną, bo otrzymujemy gościa, który nie wraca po Achillesie z taką samą linijką, więc tylko wartość dodaną. Hassan Whiteside miał niewiele lepsze linijki od tych dwóch panów. Tak na minę. Sprawdzam, co ja pisałem na ten temat do was na naszej małej grupie na Facebooku, więc pozwolę siebie zacytować. W momencie, w którym DeMarcus Cousins wybrał grę Warriors, to chyba jakiś k***wa żart, choć w sumie to jego kariera i jego wybór. Wszystkich wrażliwych na uszy wybaczcie za niecenzuralne słowa. Widać, kto jest w tej linii montaży, co mi nie zacenzuruje tego naprawdę w trakcie montażu. Pawłowi w tym tygodniu przypada... Dzięki, Dawid, dzięki. Tak, w tym tygodniu przypada ale widzisz, rola montażu. On wie, że w tym tygodniu, jakby, tak, jakby w tym tygodniu będzie przeklinał. Tak, jakby on nie montował, jakby on montował, to on będzie przeklinał. Nigdy nie wycinałem. W każdym razie Pawłowi przypada rola, więc Paweł wypipczy, ale jak nie wypipczy, to zostanie. No nie wiem.
Ja w tym czasie będę odpoczywał, gdyż w momencie, w którym wy wszyscy tego słuchacie, ja jestem na urlopie, także mam nadzieję, że będę wypoczywał i jadł pizzę i pił wino. Drodzy fani, dobrze słyszycie. Po 8 miesiącach przerwy Dawid po nagraniu pierwszego podcastu udaje się na urlop. Tam, tam, tam. No coś miałem zrobić. Okej, ale wracając do Demarcusa Cousinsa, który poniekąd też jest na urlopie teraz, albo będzie przez parę miesięcy w tym sezonie, a może i nawet przez cały sezon, no bo jeśli Demarcus Cousins rzeczywiście wróci do formy, no to czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość, że Warriors z tego tytułu nie wygrają? Ja mam świetną opowieść, bo ogólnie w lidze akademickiej futbolowej w tym sezonie było dwóch mistrzów, bo był niepokonany zespół z Uniwersytetu Centralnej Florydy oraz był oficjalny mistrz, czyli Alabama. I Centralna Floryda, przez to, że jest uniwersytetem nie z pięciu czołowych konferencji, nie miała szans na wejście do playoffów, żeby zagrać z tą Alabamą, a ona pokonała zespół, który zresztą pokonał tę Alabamę i zaczęli już głośno dosyć domagać się swojego starcia, swojego udziału w playoffach, żeby tą Alabamę pokonać, żeby mieć w ogóle szansę. I go nie dostali, więc cały sezon, który jeszcze trwał tam potem parę tygodni, i cały off-season spędzili na tym, aby nazywać siebie mistrzem. I powiesili baner na stadionie, zrobili własne pierścienie, własne koszulki, po czym Liga Akademicka w końcu uznała, że dobra, jest jedna osoba, która uznaje ich za mistrzów wedle własnego wskaźnika, to ich wpiszemy do rejestru jako mistrzów sezonu. Więc poprzedni sezon Ligi Akademickiej ma dwóch mistrzów i tak samo powinniśmy zrobić w NBA. Nazwać Warriors jednymi, a drugim dać pierścień. Genialne. I na pewno myślę, że zespół, który wygra konferencję wschodnią, będzie się nazywał mistrzem NBA praktycznie. I tak samo mistrzem zachodu będzie się nazywał zespół, który przegra z Warriors w finale. Dajmy w ogóle pierścienie przed rozpoczęciem finałów. Tak. Teraz nie będzie już powieszenia baneru w pierwszym meczu następnego sezonu, tylko będzie w pierwszym meczu finału powieszony baner. Tak, i podpis ci, którzy przegrali tylko z Golden State Warriors. Jeżeli jakimś cudem Warriors nie zagrają u siebie, to gospodarze w tym wypadku powieszą baner, przynajmniej próbowaliśmy. Okej, czyli jak nie mam, nie dajecie nikomukolwiek szans na to, że Warriors z Demarcusem Cousinsem mogą z kimkolwiek przegrać. Wcale nie jest powiedziane, że Demarcus Cousins wróci do formy. No dobrze, ale co mówiliśmy wtedy, jak Kevin Durant przychodził do Warriors? Też mówiliśmy, że właściwie już po co rozgrywać sezon, a półtora roku później, dwa lata później się okazało, że Houston Rockets praktycznie są na granicy eliminacji Warriors w ogóle z playoffów. Więc myślę, że tutaj akurat no w tym sezonie trudno sobie wyobrazić, że jak Cousins dojdzie do formy i rzeczywiście się wpasuje w ten zespół, a nie jest według mnie idealnym fitem do Warriors, naturalnym takim wokół tych czterech innych gwiazd. Na pewno nie jest. Wydaje mi się, że nie jest. Wydaje mi się, że nie jest. Dla nich idealnym fitem na tą pozycję. Potrafiący biegać do kontr. Ale chcesz używać Cousinsa jako rzucającego za trzy zawodnika? Nie wiem, dla mnie to jest i trochę marnowanie Demarcusa Cousinsa. Ile on trafiał w zeszłym sezonie trójek? No, Nie pamiętam. Dawid, przepraszam ci przerwę, przepraszam w tym momencie, ale ten świat trójek właśnie spowodował, że Houston nie awansowało do finału, bo tak się omamiło światem trójek, że zaczęli rzucać 30 prób z rzędu, choć nie trafiali. To czekaj, to mieli przestać w tym momencie, jak nie mam rzucać trójki. Nie wiem, mogli po prostu zaatakować kosz, mając lepsze okazje, niż rzucać cały czas trójki, licząc, że no dobra, przełamiemy się za 19 razem. No taka jest taktyka tego zespołu, więc nie widzę, dlaczego mieliby jej nie przerywać. Skoro bo nie działała. Skoro dobry zespół zmienia swoją taktykę, jeżeli ona nie działała. No, jest cały sezon wychodziło dobrze, więc. Ale nie w tym meczu. A to był mecz na eliminację. No, z tym się zgodzę. Nie, dla mnie Demarcus Cousins daje Warriors to, co powinno być akurat w Warriors na pozycji centra, czyli wizję parkietu i też umiejętność kozłowania, ale dla mnie to nie jest idealny fit ze względu na jego charakter, charakterystykę właściwie jako tego środkowego i jego styl gry i w Sacramento i potem w Nowym Orleanie, bo jednak no, nie zamkniesz Cousinsa jako spota shootera. No, on będzie jasne, rzucał te, nie wiem, w Warriors pewnie 4-5 trójek na mecz, ale no jego będzie ciągnęło do kosza i wtedy
inni zawodnicy w Warriors, czyli Curry i Durant, mogą mieć dużo mniej posiadań i też ciekawe, jak to wpłynie na ich efektywność, bo jednak każdy ten z tych wiodących zawodników chce jak najwięcej mieć akcji też dla siebie, żeby budować tą skuteczność i tą efektywność, więc dla mnie to nie jest idealny fit, ale no, jeśli on będzie grał na chociażby 80% tego, co grał wtedy, jak odnosił tą kontuzję, no to tutaj nie będzie żadnej konkurencji. Wiesz, pytanie też na ile kultura i szatnia Warriors wpłynie na samo zachowanie Kazinsa, czy on po prostu już jest na tyle niereformowalny, że nic mu nie pomoże? Ten człowiek, choć miał swego najlepszego praktycznie już przyjaciela, choć miał swojego mentora, choć miał trenera, który się zachowywał do niego jak ziomek i jak Davis, nosił jego koszulkę w meczu gwiazd i to mu nie wystarczało, to kultura Warriors to już mu na pewno nie wystarczy. Znaczy wiesz, to mi się wydaje, że szatnia Warriors, wiesz, no, takiego zawodnika przyjmie normalnie jak swojego, bo jednak no, największa liczba tych fauli technicznych też w sezonie regularnym to też mówi samo za siebie w przypadku Warriors. Nie, no wiesz, Zaza też przyjęli jako swojego, a Zaza też nie jest szczególnie lubiany w lidze, więc... Tak, no tylko Zaza nie ma aż takiej osobowości jak Kazins i takiej aury wokół siebie nie wytwarza jak Kazins, ale wydaje mi się, że akurat z tym nie będzie problemu z szatnią. No, te trzy charaktery, czyli powiedzmy Durant, Green i Kazins no, mogą się zetrzeć w pewnym momencie, ale no, myślę, że jeśli coś z tego wyniknie, to raczej na koniec pozytywne rzeczy, a nie negatywne. Tutaj kłócenie się z 15-latkami na Twitterze, Mala Durant? Nie wiem, czy Kazins coś tam wypisywał, ale to nie wiem, czy to były kłótnie. Aha, to było, że jest wart maksymalnych pieniędzy chyba przed off-season, ale no nie, no chodzi mi już o takie rzeczy wewnątrz szatni, no myślę, że tam akurat nie będzie problemów, no jak długo będą wygrywać, tak długo będzie tam dobrze, no. No zobaczymy, bo być może DeMarcus Cousins rozwali Warriors od środka i w przyszłym roku mistrzem zostanie ktoś inny. Na pewno nie Lakers. Skoro już o Lakers wspomniałeś. Ale cię podpuścił. Podpuścił, no przepraszam. Skoro już o Lakers wspomniałeś. Patrz, jaki zadowolony w głosie, słyszysz to? Przypomnę ci, Dominik, pewne słowa, które mówiłeś. Nie będę ich wyciągał z podcastu, nie będę prosił Pawła, żeby ich szukał. Nie, ale jeszcze miałem rację, tak ma się tylko jednego All-Stara i reszta to jest All Retarded Team, więc... Nie będę, Dominik? Nie będę prosił Pawła, żeby szukał i żeby wmontowywał. Ale Kazins nie poszedł do Lakers, ja miałem rację. Ja powiem więcej, Paul George nie poszedł do Lakers. Tym bardziej miałem rację. 66% publiczności. Nie, dobrze, ale to już śmiechy śmiechami. Ale pamiętam, jak Dominik mówił, że właśnie Lakers robią z cap space, a nic z tego nie wyjdzie. No jednak wyszło. I czy jesteście zaskoczeni, że James trafił do LA? Bo ja powiem wam, że miałem przerwę w pracy, chyba czy wróciłem z przerwy w pracy, to było w nocy. I tak wszedłem na Twittera zobaczyć, a co się dzieje i nagle widzę te magiczne zdanie od Wojnarowskiego, że LeBron podpisał z Los Angeles. I to 4-letni kontrakt z opcją w czwartym roku. Więc coś zupełnie innego niż podpisywał do tej pory. No i ja nie ukrywam, no jako fan Lakers cieszę się jak cholera. Więc zapytam was, czy byliście zaskoczeni, że wybrał akurat zespół Salei? Tak. Dominik, byłbym również ogromnie wdzięczny, gdybyś rozwinął swoją odpowiedź do czegoś więcej niż tak. To, że wybrał Lakers, a nie Houston, gdzie miał na przykład większe szanse, żeby w końcu podbić tę konferencję zachodnią, jeżeli to jest jego plan na działanie, żeby tak naprawdę jego legacy nie było plemione tym, że zawsze zostawał na tym słabym wschodzie, jak moi hejterzy chcą często wygarniać. Więc jeżeli coś zadziałało na korzyść Lakers, to uważam, że rodzina go przekonała do tego, żeby przenieść się do zespołu, niż jakiś wielki plan Magica i Pelinki. Decyzja taka czysto sportowa, ale taka no ogólna, że tak powiem, bo też te sprawy biznesowe i to, co Dominik mówi, rodzina na pewno, myślę, że to głównie zaważyło już teraz, bo na każdym etapie LeBrona na jego te decyzje, pierwszą, drugą i trzecią, wpływały zupełnie różne rzeczy. No, do Miami poszedł wygrać mistrzostwo, do Cleveland poszedł, no powiedzmy w cudzysłowie, odkupić swoje winy i też wygrać mistrzostwo dla tamtej drużyny, dla tamtego miasta.
No tutaj to już jest taki, już myślę, spełniony w pewnym sensie LeBron, choć oczywiście cały czas goni za tymi pierścieniami, żeby chociaż dorównać Jordanowi, chociaż wydaje mi się, że to jest w tym momencie dość mało prawdopodobne. I już podejmuję takie decyzje, myśląc też pewnie o swojej przyszłości po koszykówce, żeby zbudować jednak swoją markę jeszcze bardziej, jeszcze może wejść właśnie do tego świata filmowego z tej strony producenta bardziej niż aktora, chociaż wiemy, że też pewien film z jego udziałem się przygotowuje, się kręci, więc tutaj taka decyzja raczej już nie do końca sportowa, ale już myślę, że w ostatnich tych tygodniach przed off-season byśmy przygotowywani na to trochę. I też same te kursy bukmacherskie pokazywały, że Lakers byli faworytami i potem się skończyły. Właściwie wybór był między Lakers, Philadelphia, Houston i pozostaniem w Cleveland, więc być może też chciał się przenieść na ten zachód i spróbować czegoś po prostu nowego, bo tak jak mówię, LeBron w pewnej części już się spełnił jako zawodnik i teraz pewnie szuka też nowych wyzwań. A że to było chyba wiadome, jak już jego syn miał trafić do szkoły w Los Angeles, to było strasznie rzucało do wiadomości, że to jest jednak realna szansa, że to się wydarzy. Nie bierzmy pod uwagę takich informacji, które rzeczywiście mogą... Znaczy, kurczę, no nie bierzmy pod uwagę takich informacji wtedy. Nie wiem, chyba też była informacja, że Paul George wypisał swoje dziecko ze szkoły w Oklahomie i tak też się pojawiało, że może gdzieś tam to jest znak, a jednak pozostał. Słuchaj, ale jak Paul George, wiesz, wyprowadzał się z domu w Indianie, to jednak była już, prawda? No była. Ja. Znaczy, te informacje o synu LeBrona dołączającym do innej drużyny, ale ja nie brałbym tego do końca, wiesz, wcześniej na poważnie, bo decyzję LeBron mógł podjąć w zasadzie inną i ja się spodziewałem w tym momencie Houston bardziej, potem Philadelphia, Lakers może dopiero na trzecim miejscu, bo raczej nie obstawiam, że nie zostanie w Cleveland. Chodzi tak, już tutaj wcześniej kiedyś wspominałem, że chyba najbardziej, jeśli już nie Lakers, to chciałbym zobaczyć LeBrona w San Antonio pod Popowiczem razem z Kawhiem Leonardem. I to by było coś, co rzeczywiście oddziaływało na moją wyobraźnię. No ale LeBron jest w LA, no ja się cieszę, no jako fan Lakers, jak mógłbym się nie cieszyć. Szkoda, że nie udało się pozyskać drugiej gwiazdy i mam tu na myśli Paula George'a, bo to jedna z moich ulubionych zawodników w lidze, jedna z moich ulubionych historii. Po tej feralnej kontuzji oczywiście się podniósł i wrócił na ten sam poziom, na którym był wcześniej. No ale Paul George został w Oklahomie z Russellem Westbrookiem. Okej, spoko, jego kariera, jego wybór. No a LeBron jest w LA. No i jak myślicie, czy Lakers... o co będą grali Lakers w przyszłym sezonie? Bo czy w ogóle może być tak, może być taka sytuacja, bo ja na przykład zastanawiałem się nad tym, że Jeziorowców, czy w ogóle zobaczymy ich w playoffach? Czy na przykład czy pierwszy raz w karierze LeBrona Jamesa, chyba drugi, bo chyba w pierwszym sezonie w Cavaliers się to nie udało, ale czy w drugim... drugi raz w karierze po prostu LeBron James nie awansuje do playoff. Czy bierzecie w ogóle taki scenariusz pod uwagę? Nie. Tam LeBron wystarczy, żeby awansowali, tak. Że będzie od 6 do 8 miejsca. Bo no, nie ma nic więcej w tym zespole już. Tak, popatrz na te drużyny, z którymi oni by walczyli. No, z całym szacunkiem, no, ale tam jest, powiedzmy, że jest to Golden State, jest Houston, jest Oklahoma, była czwarta, nie wiem, czy utrzymała ten poziom, jest Utah i dalej jest Minnesota, Portland, Nowy Orlean, San Antonio, Denver, no to te powiedzmy zespoły, które będą walczyły o playoffy, może Clippers, zależy od zdrowia. Pelicans? Mówiłem o Nowym Orleanie. Więc mi się wydaje, że na te zespoły spokojnie wystarczy sam LeBron, patrząc na to, co było na wschodzie, jakie tam drużyny czasami sam LeBron pokonywał. Już tu głównie mówię o playoffach, ale no w sezonie regularnym też, jeśli będzie trzeba, to też LeBron myślę, że wejdzie na ten poziom playoffowy albo około playoffowy, więc ja nie przyjmuję jakby do wiadomości, że LeBron nie będzie w playoffach, bo jednak aż tak mocny ten zachód nie jest, żeby sam LeBron nie wystarczył.
No, uważam tak samo jak Paweł, ale będę lekko zaskoczony, jeżeli Lakers będą mieli przewagę parkietu w playoffach, bo dla mnie ten zespół, odejmując LeBrona, to nie jest zespół na playoffy. No nie, no to tak, to na pewno. Ale LeBron tutaj spokojnie robi. Dlatego też pokazuję, że te ruchy, które oni poczynili, sugerują, że LeBron nie będzie tak dużo grał na piłce. Mimo wszystko, jeżeli LeBron ma prowadzić ten zespół, czy odbył jak najwyżej, to LeBron powinien być na tej piłce. Tak. Masz Enek Rondo, masz Stephensona, masz Bizdaya, każdy z nich uwielbia zabierać piłkę dla siebie i kreować dla samego siebie. On może poza Rondo. Ingram jeszcze też potrzebuje takiej gry. Tak, tak. Ingram w zeszłym sezonie, w zasadzie przez ostatnie dwa sezony był rozwijany też jako... rozwijał tą grę z piłką, więc... No tak, ale z drugiej strony, Dominik, widzisz ten skład i też LeBron nie może grać tak, jak grał w Cleveland, bo nie ma po prostu do tego personelu. Nie ma personelu obok siebie, żeby grać tego point forwarda, który będzie po prostu wjeżdżał i odrzucał na obwód i tam zawsze ktoś będzie, kto ma, powiedzmy, 40% skuteczność. No tutaj tak nie będzie, bo jednak w niektórych ustawieniach tych shooterów będzie mniej. I tutaj rzeczywiście nie wiem, czy to też taki jest pomysł, żeby trochę LeBrona odciążyć w sezonie regularnym z tych zadań rozgrywającego, bo tak naprawdę w Cleveland nie miał takiego obok siebie zawodnika. No, miał przez chwilę Dwayna Wade'a, potem miał, powiedzmy, George'a Hilla, ale no to też zawodnicy, którzy... No szczególnie George Hill raczej George jest takim... Hill jest tym rozgrywającym, który najlepiej gra bez piłki. No właśnie, więc tam miał praktycznie monopol na rozgrywanie. Tutaj jest zupełnie inny pomysł na zespół. Czy udany, to nie wiem, no bo też trudno sobie wyobrazić LeBrona bez shooterów wokół siebie, bo to był obraz, który widzieliśmy tak naprawdę ostatnie 8 lat, więc teraz zupełnie inne granie może być z LeBronem Jamesem. Jedną z fajnych rzeczy, która na przykład mi się podoba, to oczywiście zestawienie na innym parkiecie Rajona Rondo i LeBrona Jamesa, czyli dwóch niesamowicie inteligentnych koszykarzy. I jestem ciekaw, jak to będzie... I Javale McGee. Magin już nie żaluje, wiesz? Tak, bo wiesz, musisz zatrudnić kogoś o wysokim koszykarskim IQ i potem trochę niskim, żeby ten poziom się wyrównywał, nie? Nie, no, żartuję oczywiście, ale... Ja wiem, że wszyscy śmiejemy... To jest śmiech przez łzy w tym momencie, to co powiedziałeś. Ja wiem, że wszyscy śmiejemy się z Magii, ale ja akurat jestem tutaj po... Bo rzeczywiście, no, robił w przeszłości głupie rzeczy na parkiecie, no. YouTube jest tego pełen. Ale ja tu akurat jestem po jego stronie i to zawsze jak ktoś mówi, że Magi, wiecie, jest tym głupim zawodnikiem i cokolwiek innego, to przypominają mi się słowa Steve'a Kerra, który mówił to samo, który powiedział, nie będę tutaj dokładnie cytował, bo nie pamiętam, ale powiedział mniej więcej coś takiego, że oni też postrzegali go jako tego zawodnika z Shaquille O'Neal, a okazał się naprawdę fajnym gościem i przydatnym na parkiecie. I więc... Ktoś musi zastąpić J.R. Smitha jednak obok LeBrona. No, więc... Nikt się nie zapomni. Jest Michael Beasley, taki idealny. No, nie wiem, zobaczymy. A pamiętajmy, uważaj w tle. Naprawdę ta mieszanka jest wybuchowa. I albo to będzie wielki sukces, albo to będzie jedna wielka klapa. Myślę, że tu nie ma półśrodków. Jeszcze jedną rzecz dotyczącą Lakersów i przejdziemy do następnego tematu. Czy na miejscu władz Lakers robilibyście jakiś transfer po kolejną gwiazdę już teraz, w tym momencie, w trakcie sezonu? Czy poczekali do przyszłego lata? Bo jak wiemy, Lakers przez zwolnienie Lua Denga stworzą sobie prawdopodobnie miejsce na to, żeby podpisać ten najwyższy kontrakt dla zawodnika chyba z 10-letnim stażem, który będzie pokrywał 30 czy 35% salary cap, więc czekalibyście do przyszłego roku, czy spróbowali pozyskać kogoś już teraz? Zależy od tego, jak będą grali w trakcie sezonu. Jeżeli zaczną z wysokiego ceny, to od razu wzrosną tylko głosy, aby szybciej pozyskać kogoś, aby odjechać na fali tak naprawdę tego hype'u, oczekiwań i formy i od razu próbować go ściągnąć, jeszcze wzmocnić się, zanim stracą przewagę. To będzie dyktowało tempo, moim zdaniem. No, myślę, że jeśli tak... No. Ja widzisz, Dominik, ja się uważam, że się nie zgadzasz, bo jeśli zaczną bardzo dobrze, to wydaje mi się, że ta presja na temat pozyskania kolejnej gwiazdy spadnie, gdyż zespół będzie dobrze funkcjonował, więc po co mamy... Ale to po co mamy w jakiejś takiej sytuacji omamiąc sami siebie. Po co mamy rozbijać ten zespół,
i pozyskiwać kogoś i potem czekać, aż ten ktoś się wkomponuje, nie lepiej dać temu zespołowi dobrze się zgrać i latem dodać kogoś nowego, kogoś świeżego. Otóż, że jeżeli dobrze zaczniecie, to macie potem zapas, aby ewentualne porażki, jeżeli nam nowa gwiazda się komponuje, nie zepsuły wam sezonu. Popatrz, jak Nowy Orlan potrzebował gonić playoffy, kiedy pozyskał Kazinsa. Zanim się ten zespół skomponował z Kazinsem, trochę czasu minęło i Nowy Orlan przegrał te mecze. Stracił bardzo kluczowy dystans do rywali. Więc jeżeli oni nie zaczną z wysokiego C, zaczną poniżej oczekiwań, to ściągnięcie gwiazdy może tylko jeszcze bardziej namieszać w zespole, który może znowu stracić. A wtedy mi się wydaje, że jeśli zaczną gorzej, to presja na ściągnięcie kogoś będzie większa niż jeśli zaczną lepiej sezon. Nie wiem. Paweł, co myślisz? Znaczy już abstrahując od tego, jak będą grali Lakers, to mi się wydaje, że jeśli ta gwiazda się nie nazywa Kawhi Leonard, to Lakers nie zrobią tego ruchu i nie powinni tego robić, bo jednak pozyskanie Kawhia, no to jest też pewnego rodzaju gwarancja, że on zostanie, bo jeśli już do Lakersów przejdzie, to wątpię, żeby podpisał potem kontrakt z kimkolwiek innym. No bo tak naprawdę mówimy to na przykład o Jimmy Butlerze, który też może za rok wejść na rynek wolnych agentów i to by było chyba niepotrzebne ryzyko jednak w Lakers, mi się wydaje, oddawanie tych, no bo musieliby oddać któregoś z młodych zawodników za powiedzmy Jimmy'ego Butlera. Więc wydaje mi się, że tutaj raczej będzie takie spokojne podejście, nie będzie, nawet jeśli będą grali bardzo słabo, to nie będzie też takiej rewolucji jak w Cleveland w połowie sezonu. Kiedy tym połowa bardziej, składu... że mają czas, bo LeBron podpisał kontrakt na 4 lata. No właśnie, a każdy inny zawodnik ma roczny kontrakt, ten podpisany z tego lata, więc wydaje mi się, że tutaj akurat Magic Johnson nie będzie. Nie, też jeśli nawet będzie taka presja już teraz, żeby pozyskać tą gwiazdę, to wydaje mi się, że Magic Johnson nie będzie sobie z tego robił zbyt wiele i po prostu poczeka. Wiedząc, że ma to miejsce w salary, a też są zawodnicy za rok dostępni całkiem, powiedzmy, myślę, że bardziej realni, może poza Paulem George'em, bo Paul George jednak był bardzo realny dla Lakers w tym okienku, ale są zawodnicy realnie pozyskiwalni za rok, tacy właśnie jak Kawhi czy nawet Jimmy Butler, więc wydaje mi się, że poczekają. Mówi się też na przykład o Kevinie Durancie. Bo... No tak, ale to... Właściwie nie wiem na jakiej podstawie on miałby tam odchodzić. No chyba tylko dlatego, żeby spróbować czegoś nowego i zagrać z LeBronem w jednej drużynie. No tak, to jest jedyne. No i zagrać z LeBronem tak jak grali razem w reprezentacji olimpijskiej, ale no jeśli będą wygrywać Warriors teraz jeszcze zdobędą freepeat, to no, oczywiście może przyjść jakieś takie wypalenie nagle w Durancie i chęć jednak nowego czegoś, ale wydaje mi się, że na razie to jest mało realne. Z jednej strony chciałbym odejść od Duranta, bo nawet już nie musiałoby być Lakers, bo wtedy liga by się troszeczkę bardziej wyrównała, więc to by było na pewno z korzyścią. Ale ja na miejscu Lakers bym czekał, niezależnie od tego, jak się potoczy ten sezon, czy zacznie się słabo, czy zacznie się źle. Pozbywanie się asetów w osobie Lonzo Balla, Brandona Ingrama jest zbędne, znaczy jest niepotrzebne w tym momencie moim zdaniem. Niech Lakersi nie popełniają błędu Knicks, którzy mogli mieć Carmelo Antonego, a oddali za niego pół składu i w zasadzie te pół składu plus Melo to byłoby coś. A tak, no Nowy Jork odpalił na jeden sezon i potem szybko zgasł, więc mam nadzieję, że w przypadku Lakers tak nie będzie. Okej, dobrze, to zakończmy ten temat. Dominik powiedział jeden swój, ja powiedziałem jeden swój, Paweł, więc z czego ty zapamiętasz to lato? Wiesz co, tak naprawdę trudno mi powiedzieć jakąś jedną historię. Myślę, że jedną historią byłby jednak DeMarcus Cousins i nie wiem, jakoś kompletnie nie mogłem, jak rano o tym pisałem, o 7 rano przeczytałem o tym, to nie mogłem zupełnie jakby pozbierać myśli, co się właściwie teraz stało i tak... I to na pewno byłaby dla mnie historia lata, ale no myślę, że Kawhi Leonard w Toronto Raptors, no to jednak coś, co jeszcze parę miesięcy temu byśmy powiedzieli, że to raczej się nie wydarzy, bo albo San Antonio będą chcieli zrobić to tak jak z LaMarcusem Aldridge'em, czyli po prostu załatać te dziury w porozumieniu i to jakoś naprawić tą relację, ale no widocznie po prostu się nie udało. Nie wiadomo, jaki tam miał wpływ wujek Kawhia, ale no już zostawmy ten temat. Kawhi przechodzi do Toronto.
I też to odejście Demara DeRozana, takie słodko-gorzkie trochę, bo wiadomo, że musiał ktoś odejść z Toronto, żeby Spurs przyjęli tą propozycję. Natomiast no, sposób, w jaki to się odbyło i te żale wylewane na Twitterze czy tam na Instagramie, no słabo to się odbyło w stosunku do DeRozana, który tak naprawdę w ostatnich latach za każdym razem robił progres latem i za każdym razem jednak już nie mówię o tym, co się działo w playoffach, bo wiadomo, że tam zawodził, ale jednak myślę, że w tym momencie to jest taki zawodnik, który śmiało można mówić, że to jest najlepszy gracz w historii Toronto, nawet lepszy od Chrisa Bosha. To on chyba miał ten tweet I am Toronto, prawda? No, wiadomo, że Toronto musiało coś zmienić, zmieniło trenera. Też nie wiadomo, jak ta zmiana w ogóle wpłynie na zespół, bo może po prostu zostać ten sam system, jakby to samo granie, bo jednak Nick Nurse był asystentem KCF. W dużym mierze też się przyczynił do rozwoju tych młodych zawodników w tamtym sezonie, czyli Fred VanVleet, czy Dallon Wright, czy Pascal Siakam. Ale no, wydaje mi się, że to mogło zostać załatwione trochę lepiej, ale nie wiem, no, takie mam mieszane uczucia co do Toronto, co do tej wymiany, też ryzyka za tą wymianą idące no, jest dosyć duże jednak, bo nie wiadomo, co jest z Kawhiem teraz. No, teoretycznie jest zdrowy, ale nikt go nie widział na parkiecie, więc to też jest taka wymiana, która może być dla nich zarówno zbawienna, jak i może się okazać po prostu katastrofą. Ale ten deal to jest największe przypomnienie dla fanów o tym, że NBA to jest jednak biznes i tak naprawdę wszelkie te romantyczne historie o tym, jak ktoś jest Toronto czy nie jest, nie mają większego znaczenia. Ja za to chciałbym dać duży plusik dla Ujiriego, który pokazał, że pomimo tego, jak bardzo zawodnik jest związany, okej, tutaj nie popieram takiego zachowania wobec DeRozana, bo to powinno zostać rozwiązane lepiej, tak jak Paweł mówił, zwłaszcza na stopie komunikatywnej pomiędzy zawodnikiem a GM-em. Ale duży plus dla niego, że nie bał się poczynić tak dużego ruchu, żeby coś zmienić w tym zespole, bo jednak widział, że utarte metody i ten zestaw gwiazd, czyli Lowry, DeRozan już nie działa, nie zapewnia zespołowi sukcesu. Więc to jest plus, że nie bał się poczynić takiego ruchu ryzykownego, ale przynajmniej zagrał. Nie po prostu postanowił, że nie popadnie w stagnację i że nie będzie się trzymał tego, co działa, ale nie do końca. No, zgodzę się tutaj z Dominikiem Uzi i pokazał, że ma jaja. Może zachował się trochę w sposób nieelegancko wobec DeRozana, zapewniając go tam podobno, że go nie wytransferuje, a parę dni później, no sorry Demar, ale musisz lecieć do San Antonio. Ale no, pokazał, że się nie boi, że chce wejść na poziom wyżej. I pozyskanie Leonarda, jeśli będzie zdrowy, oczywiście jeśli będzie zdrowy, no stawia Toronto, wydaje mi się, trochę wyżej niż ten sam zespół z DeRozanem w składzie, bo Leonard, zdrowy Leonard, podkreślę to, bo nie wiemy, w jakim on wygląda, jak on jest w formie fizycznej i czy te jego kontuzje nie będą się pojawiały ponownie, te jego problemy nie będą się pojawiały ponownie, to Toronto z Leonardem jest, wydaje mi się, na papierze na pewno lepszym zespołem niż Toronto z DeRozanem. Więc, a teraz tym bardziej, jeśli LeBron odszedł na zachód, myślicie, że Raptors mają szansę? No właśnie, to jest ciekawa też kwestia, bo tak naprawdę jedyny zarzut do Dwayna Casey'a, szczególnie w ostatnim roku, ostatnie dwa lata, no to były te serie z Cleveland Cavaliers, no bo okej, no w tym starciu z Washington Wizards też nie grali jakoś dobrze, szczególnie na wyjeździe, ale no jednak w tych sezonach regularnych i no wyglądali po prostu jak drużyna, która może być najlepsza na wschodzie. A jednak w tych playoffach coś się działo i tak naprawdę przez to Casey odszedł. Ciekawe, jak to by wyglądało, gdyby Casey został. Wiesz, Casey nie odszedł, został i teraz miał. No został zwolniony, tak. Jakby teraz, powiedzmy, go zostawili i miałby konstruować zespół z Leonardem, no ale to już by było tylko gdybanie. Nie wiem, no trudno jest ocenić Toronto w tym momencie, bo po prostu jesteśmy głupi, jeśli chodzi o Toronto. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo nie wiemy, w jakiej dyspozycji jest Kawhi Leonard. Jeśli, tak jak mówisz, będzie w 100%, w 90% od początku sezonu, no to być może Toronto się wedrze do tej walki o mistrzostwo konferencji. No myślę, że tu razem mamy też Boston i Filadelfię jako te dwa zespoły, które jednak
powinny też zrobić krok do przodu, albo chociaż utrzymać się na tym poziomie, który był rok temu. Wiadomo, że Boston dostanie dwóch zawodników, których nie miał w playoffach, a i tak w tych playoffach był bliski wejścia do finałów. To jest no cały czas dla mnie dosyć trudno wytłumaczalnym zjawiskiem, ale też pokazuje po prostu, jak przeciętni byli Cleveland Cavaliers w tamtym sezonie, jak przeciętny był cały wschód w playoffach. No ale jak Leonard nie będzie jednak grał, powiedzmy, regularnie, no to Toronto jest takim, myślę, przeciętnym playoffowym zespołem w tym momencie. Jest ciekawe, jak będzie się spisywał nowy trener, bo to też jest nie wiadomo, jaki ma autorytet. No, myślę, że Toronto spokojnie jest drużyną playoffową, ale to, które miejsce zależy od dyspozycji Leonarda, no i też Danego Greena, który też warto przypomnieć, że brał udział w tej wymianie i też może się przydać drużynie. Bo jednak Kawhia z Haywardem będzie naprawdę czymś interesującym, patrzeć na dwóch zawodników, którzy po roku przerwy wracają i od razu mają stać się tak naprawdę czołowym pojedynkiem całego wschodu. Ja też mam takie pytanie, czy taką wątpliwość, jeśli chodzi o motywację Kawhia w tym momencie, bo wiadomo, że teoretycznie on powinien teraz po prostu pokazać się z jak najlepszej strony, walczyć o ten kontrakt za rok, żeby rzeczywiście nikt nie bał mu się dać maksymalnej umowy na 5 lat. Ale z drugiej strony no wszyscy wiedzą, że on nie chciał grać w Toronto. Jeszcze parę miesięcy temu na pewno o tym nie myślał. Wiadomo, poprosił o transfer, to musiał się liczyć z tym, że nie zostanie wymieniony od razu do Los Angeles. Ale no myślę, że akurat Toronto nie było jego wymarzonym drugim wyborem na przykład, ale teraz musi jednak no, jakby odłożyć wszystkie myśli zupełnie do szafy, bo walczy tak naprawdę o swoją przyszłość i też jestem ciekaw, jak z takim zadaniem sobie Kawhi poradzi, bo tak naprawdę przed żadnym wyzwaniem takim mentalnym w swojej karierze nie był takim dużym zadaniem i wydaje mi się, że to też jest ciekawa kwestia, czy on się odnajdzie po prostu w Toronto. Kupił dom już w Toronto, z tego co jest donoszone, zamiast wynajmować. No to widzisz, ciekawe, bo widzisz, to jest ten sam kasus, który był w przypadku Paula George'a, że wszyscy też mówili o tym, że to jest tylko takie jednoroczne wypożyczenie i rok później Paul George na pewno pójdzie do LA, a jednak Oklahoma go do siebie przekonała, więc kto wie, czy i Kanada go do siebie nie przekona. I kto wie, czy, wiesz, Kawhi Leonard nie pokocha Toronto na tyle, że będzie tam chciał zostać. Tym bardziej, że wiesz, że jeśli dalej będzie mu wujek podpowiadał, który jest podobno pazerny, to Raptors są tym zespołem, który może mu zaproponować najwięcej kasy. Więc to może być jakimś atutem w ewentualnych negocjacjach. Też Toronto jest jednak jednym z największych rynków w ogóle w NBA, tak? No, nie jest w Stanach, ale jest, jeśli chodzi o samo miasto, to ten rynek jest ogromny. Jednak chodzi o jedno z, nie wiem, czy to jest największe miasto w Kanadzie, ale na pewno jedno z największych i patrząc na to z takiego biznesowego punktu widzenia, no to też nie byłby taki strasznie zły wybór, ale no, nie wiemy, co ma w głowie Kawhi, nie wiemy, może co ważniejsze, co ma w głowie jego wujek. No właśnie. No właśnie, no więc, a jak ocenicie jeszcze, tak może trochę z perspektywy San Antonio popatrzmy na to, bo wydaje mi się, że wyszli całkiem nieźle na tej wymianie, biorąc pod uwagę, że musieli oddać zawodnika, który nie chciał u nich grać i który nie chciał dalej u nich grać, to wyszli całkiem spoko, bo dostali, wiecie, All-Stara, który rokrocznie poprawia swoją grę i dodaje jakiś nowy element. Dostali młodego, obiecującego gracza i pick w drafcie. Całkiem nie najgorzej, jak na zawodnika, który miał za rok mógł być wolnym agentem i nie chciał u nich grać. Tak, no tutaj właściwie myślę, że więcej nie mogli wycisnąć z tej wymiany. I też te propozycje Celtics i 76ers raczej opierały się na jakichś wyborach w drafcie, a wiadomo, że no, że te kolejne te wybory, które są interesujące, już się powoli kończą i w Bostonie, i w Filadelfii. Więc no, Spurs chcieli mieć jednak zawodnika, nie stawać się drużyną tankującą, tylko po prostu dalej walczyć o playoffy. No i dostali takiego gracza, który
może być liderem drużyny i już udowodnił, że tym liderem potrafi być w bardzo silnej drużynie, więc tutaj mi się wydaje, że dostaje takie idealne pole do rozwoju DeMar DeRozan, też pod najlepszym trenerem w historii, czyli Gregiem Popowiczem, więc wydaje mi się, że akurat Spurs mogą może nie skorzystać, bo wiadomo, że strata Leonarda nie grał w tamtym sezonie, wiadomo, ale jednak strata Leonarda jest nieoceniona, bo w formie to jest top 3 gracz w lidze, więc jak na to, co mogli zrobić, no to ta wymiana jest bardzo dobra dla nich. Zgadzam się z tym sprawem, zwłaszcza, że Bell tak naprawdę w filozofii z San Antonio powinien przyjąć większy progres, a już wyglądał dobrze w tym sezonie. Bo San Antonio poszło trochę inną drogą niż zazwyczaj się o tym myśli, czyli pozyskała zawodnika na teraz, nie zawodnika na przyszłość. Ale gdyby mieli to zrobić, czy Dominik, ty jesteś tutaj bardziej znawcą od młodych graczy, czy gdybyś był na miejscu Sixers albo Celtics, poświęciłbyś powiedzmy Jasona Tatuma albo Jaylena Brauna w zamian za Kawhia? A gdybyś był na miejscu Sixers, czy poświęciłbyś powiedzmy Marka de Fulca w zamian za Leonarda? Czy raczej nie? Tatuma bym nie poświęcił, Fulca bym nie poświęcił, ale Brauna bym wysłał, bo Brown choć stale czyni progres i cały czas poprawia swoją grę, jest teraz wszechstronniejszy, to wciąż nie jest na tej półce, na jakiej może być Kawhi nawet przez ten rok. I mimo wszystko, mając już powoli coraz większy ten tłok na tej pozycji, to zaryzykowanie Brauna miałoby sens dla Celtics. Zaryzykowanie Tatuma dla Celtics oraz Fulca dla Sixers by nie miało żadnej tak naprawdę żadnego sensu by to nie miało, zwłaszcza dla Sixers, którzy tak naprawdę w Fulca ogrom zainwestowali tylko po to, żeby go rok później oddać. Brauna bym oddał, ale pozostaje dwójki nie. Mam podobne zdanie, że Brauna jakby łatwiej zastąpić, mi się wydaje, w dłuższym okresie czasu dla Bostonu, szczególnie Kawhiem, no bo wiadomo, że jednak ten specjalista do defensywy przyszedł na jego miejsce, bo też w tym sezonie trzeba powiedzieć, że Brown będzie miał dużo inną, dużo mniejszą rolę w ofensywie, kiedy już będzie i Hayward, i Tatum, który pokazał się jako gracz nawet w roli tej pierwszej opcji w niektórych meczach playoffów, no i Kyrie Irving, więc tutaj Brown będzie być może nawet czwartą opcją tego zespołu, a może nawet piątą, bo jest jeszcze Al Horford. Więc tutaj myślę, że akurat strata Brauna nie byłaby taka niekorzystna dla Celtics, jeśli pozyskaliby Leonarda. A ja akurat będąc na miejscu Sixers poświęciłbym Fulca bez powiedzmy mrugnięcia okiem, bo mnie na przykład bardzo intryguje, intrygowałoby mnie bardzo trio Embiid Simmons w Leonard na parkiecie, gdzie Leonard wcale nie musiałby mieć piłki w rękach, żeby być w tym efektywnym zawodnikiem. Mógłby spokojnie... Ale Fulc też nie potrzebuje. Fulc nie zagrał dobrego meczu jeszcze w tej lidze, więc jak zagra, to będziemy dyskutować. Tyle. To na razie ale to tylko... też, to też jest, wiesz... To na razie tylko potencjał, więc... No tak, ale to też jest właśnie z tego powodu ryzyko, no bo tak naprawdę nie wiesz, jaki jest potencjał tego gracza. No nie mogłeś go ocenić na skali już tutaj profesjonalnej koszykówki, tylko oceniamy cały czas Fulca na podstawie tak naprawdę koszykówki akademickiej. Więc myślę, że jeśli zobaczylibyśmy Fulca w pewnym sezonie w Filadelfii, rzeczywiście pokazywałby potencjał, ale specjalnie nie wkomponowałby się w ten zespół z Simmonsem i Embiidem, to wtedy myślę, że Sixers mogliby zaryzykować taką wymianę, ale w tym momencie to jest duża niewiadoma. Nie chcę być tutaj złym prorokiem i ja nie życzę nikomu źle, ale mam takie dziwne wrażenie, że Fultz może być bustem. Mogę się mylić, wtedy wszyscy mogą mnie cytować i wytykać mi, jak bardzo nie miałem racji. Spoko, nie mam z tym żadnego problemu. Ale mam takie, jakieś takie wewnętrzne odczucie, że... Bardzo ważne, zwłaszcza patrz na to, że gdyby nie ten cyrk z rzutem, to Fultz pewnie byłby się Rookie of the Year, bo nawet pomimo tego rzutu dosyć solidnie wyglądał, jak już grał. Przynajmniej prezentował to, co było reklamowane. To tylko moja teoria. Okej, okay. Dobrze, bo już mamy ponad 50 minut na zegarze, więc panowie, czy może ostatnia rzecz. Czy jest jeszcze coś, czego zapamiętacie to lato? Bo jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Tak, i to jest chyba to i myślę, że pomówimy jeszcze o tym chwileczkę i na tym skończymy, bo już i tak jesteśmy długo na antenie i... Chciałbym, żeby te podcasty zamykały się w okolicach godziny. To wydaje mi się taką najbardziej optymalną opcją.
biorąc pod uwagę, że pozostałe podcasty na stronie, na kanale Magic Basketball nie przekroczyły chyba żaden 50 minut. A nie, były. Także my już jesteśmy w tym okresie, w tym zakresie. Więc Manu. Manu Ginobili zakończył karierę i odszedł tak, jak grał, czyli wiecie, w Spurs, nudno i bez żadnych fajerwerków. Po prostu poinformował na Twitterze, że kończy swoją przygodę z tą ligą. Przepraszam ci, przerwę. Paweł, proszę dodać dźwięk wybuczania po tym zdanie, że Manu grał nudno. Nudno. No dobra. Dokładnie, bo Manu może nie był widowiskowym atletyzm, ale Manu był jednym z najlepszych techników chyba w historii ligi i oglądanie go było czystą poezją dla oczu, więc... Przyjęło się, że Spurs są nudni, więc poszedłem tym tropem, ale racja, nie można powiedzieć chyba o Manu, że grał nudno. Więc no kolejny z tych graczy Spurs kończy karierę po tym jedankanie, został jeszcze tylko Tony Parker. To jest Charlotte. Co dla mnie było jednym z największych zaskoczeń tego lata. Nie wiem, co byśmy mogli powiedzieć o Manu na sam koniec? Jest coś, z czego go tak najbardziej zapamiętacie? Tego, jak jako praktycznie już wielki 40-letni dziadek potrafił wciąż pakować piłkę nad zawodnikami praktycznie dwa razy młodszymi od niego i w ogóle nie odstawać w żadnym poziomie od nich, w żadnym calu. No dla mnie jest ten symbolem tych ostatnich lat, nie wiem, czy to było jeszcze w poprzednim sezonie, kiedy zablokował ten rzut Jamesa Hardena na zwycięstwo w meczu z Rockets. Tak wziął od tyłu po prostu, jak stary wyjadacz wskoczył, nawet Harden go nie widział, więc no ta akcja właśnie tym symbolem, nawet nie atletyzmu, ale tej inteligencji, tego przewidywania gry. Ja najbardziej chyba lubię ten taki jeden z ostatnich przejawów atletyzmu Manu, czyli ten jego wsad nad Chrisem Boschem w finałach z Miami, gdzie po prostu, tak jak Dominik tutaj mówi, załadował piłkę nad o wiele młodszym od siebie zawodnikiem. No czy może nie o wiele młodszym, ale na pewno młodszym. I to już była taka końcówka tego atletycznego Maju, już Manu, już były te końcowe podrygi. I to była świetna akcja. No, Manu to myślę, że mimo wszystko, choć będzie Hall of Famerem już w pierwszym roku, kiedy będzie dostępny, to wciąż jest jeden z najbardziej niedocenianych zawodników w historii tak naprawdę, bo nikt go nigdy nie zapamięta jako pierwszej opcji Spurs, jako nawet tej drugiej opcji. I chyba to jednak też jest bardzo wyjątkowe, że choć on nigdy nie był pierwszą opcją, drugą, że często był tym rezerwowym, to jednak zapamiętamy go momentami nawet bardziej niż Parkera czy innych zawodników Spurs. No może nie często tylko Tima Duncana. No, będąc takim graczem, który nie gra zawsze, albo gra w jakimś mniejszym wymiarze, był taką dużą osobowością i zawsze osobistością właściwie. I miał dużą osobowość w ten sposób. I ta charyzma była widoczna zawsze, kiedy pojawiał się na parkiecie. I po nim, i po kolegach z drużyny. To taka postać zupełnie nieoceniona dla zespołu. I to taki team player naprawdę z prawdziwego zdarzenia, który nie potrzebuje się pławić w zachwytach, żeby grać na najwyższym poziomie, żeby starać się grać na najwyższej intensywności. I to tak wiadomo, że te ostatnie lata już ten atletyczny był spadek, ale cały czas ta magia Manu jednak pozostała i nawet jeśli to była jedna akcja na 10 meczów, no to każdy ją oglądał i mówił tak, to ten Manu, którego pamiętam jeszcze sprzed paru sezonów, znowu to zrobił, jakiś Eurostep czy inną akcję, więc naprawdę zawodnik, który dla mnie takie jedno słowo to jest po prostu niepodrabialny, bo nie będzie takiego zawodnika. Pamiętam takie zdanie, jak jeszcze z bardzo dawnych czasów, kiedy praktycznie ja nie wiedziałem, czy to jest w ogóle koszykówka, jak Manu trafił do ligi, to pokazał Amerykanom, co to jest Eurostep. Co to jest, pokazał im, co to jest praca nóg tak naprawdę na wysokim poziomie, a nie to, czego wtedy wszyscy się spodziewali w Stanach i czego uczyli. Bo Manu zrewolucjonizował grę poniekąd swoją techniką, bo przed nim nie było jednak nikogo takiego. Na tym chyba skończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Już gadamy prawie 55 minut, więc myślę, że to dobry moment i jeszcze raz podziękujemy tutaj Piotrkowi Zarychcie, który dał nam nową platformę, na której możemy
udostępniać nasz podcast i zapraszamy do odsłuchiwania innych podcastów na kanale Magic Basketball. To był podcast z ławki rezerwowych. Dawid Ciepliński, Dominik Kędzierawski, Paweł Mocek. Do usłyszenia.